30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła. Rozstrzygnięto konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3 dni tanecznych pokazów. Dzień dobry, jest czwartek 9 czerwca. Hanna Karasińska-Pater, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. 30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła, które zasilą centralną bazę emisyjności budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. kopciuchów. Raciborski magistrat przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania. Czasu pozostało coraz mniej, a wypełnienie dokumentu trwa zaledwie kilka chwil. To obowiązek, który dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców budynków, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Taką deklarację powinniśmy złożyć do końca czerwca, także pozostało jeszcze tylko 22 dni. Przypominamy o tym, zachęcamy, aby zrobić to najlepiej drogą elektroniczną. Jest to szybkie i łatwe w uzupełnieniu, w wypełnieniu tego formularza. Zachęcam zresztą do osiągnięcia do strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Link znajduje się na naszej stronie bezpośrednio, łatwo kliknąć, przejść. Tam są filmy instruktażowe, są grafiki, które są pomocne w tym, aby poprawnie ten formularz wypełnić. Można to oczywiście zrobić osobiście. Zapraszamy do Wydziału Ochrony Środowiska na drugie piętro Urzędu Miasta. Tam są wnioski papierowe do pobrania, a nasi pracownicy pomogą w ich wypełnieniu również. Aby wypełnić formularz, potrzebne są podstawowe informacje. Musimy wiedzieć, znać adres naszego budynku, znać źródło ciepła, czyli czym ogrzewamy nasz dom czy budynek niemieszkalny, więc podać to źródło ciepła, czy jest to ogrzewanie z sieci, czy z pieca, kocioł, jeśli kocioł, to jakiej klasy. Podać te wszystkie dane, trzeba pamiętać, aby wypełnić każde okienko w tym formularzu. Zresztą formularz nie przepuści nas dalej, jeśli pominiemy któreś z okienek, jeśli robimy to elektronicznie, natomiast jeśli mamy z tym jakikolwiek problem, to tak jak powiedziałam, można osobiście również przyjść do urzędu i tutaj pracownicy pomogą. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5 tysięcy, a czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca. Aż 70 szkół z całego województwa śląskiego wraz z nowym rokiem szkolnym będzie mogło cieszyć się z nowoczesnych, ekologicznych sal lekcyjnych. Wszystko w ramach rozstrzygniętego konkursu Zielona Pracownia 2022, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Już po raz ósmy szkoły z terenu województwa śląskiego miały szansę otrzymać dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ramach kolejnej edycji konkursu Zielona Pracownia, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego uroczysty finał zorganizowano na zamku w Ogrodzieńcu, gdzie wręczono symboliczne dyplomy potwierdzające dofinansowanie. To kolejne 70 placówek edukacyjnych, które uzyskują dofinansowanie na modernizację szkolnych pracowni, ale to wydarzenie także ważne dla nas, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo przez ten piknik edukacyjny, który tutaj dzisiaj na zamku w Ogrodzieńcu będzie się odbywał, pokazujemy oprócz wręczenia tych dyplomów potwierdzających dofinansowanie, prowadzimy też tu na miejscu edukację ekologiczną. Także to ważne dzisiaj wydarzenie i dla nas, i dla tych szkół, które dofinansowanie otrzymują. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat prowadzi działania mające na celu edukację ekologiczną wśród najmłodszych. To właśnie z myślą o nich powstał pomysł stworzenia zielonych pracowni. Wiemy, mamy tą świadomość, że właśnie nauka od postaw proekologicznych od najmłodszych lat ma duże znaczenie, kluczowe znaczenie potem w przyszłości. Im więcej nauczymy się, będąc dziećmi w szkole podstawowej, w szkole średniej, tym mniej jako dorośli będziemy mieli problemów ze środowiskiem. I taki jest nasz cel i tak realizujemy właśnie ten program. Ja się cieszę, że właśnie fundusz z taką determinacją podchodzi do tych kwestii związanych z dbałością o klimat, o ochronę środowiska. A tego typu działalność, czy też taka realizacja tych zadań funduszu poprzez właśnie wspieranie młodzieży w jej nauce jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie ci młodzi ludzie będą decydować o tym w przyszłości, jak nasze środowisko będzie wyglądało. Te wszystkie elementy związane z pracowniami, które powstają, bardzo są ważne, żeby zachęcać właśnie młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy na temat środowiska, na temat działań, które promują takie postawy, które to środowisko będą powodować, że to środowisko będzie coraz lepsze, czyściejsze i takie postawy, które będą dbały o jakość powietrza w naszym kraju.
To, że edukacja ekologiczna stanowi podstawę dla przyszłości środowiska, podkreślano niejednokrotnie. Wsparcie dla wszelkich działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska okazują także politycy. Ja w Komisji Środowiska działam w Senacie, to jest jakby mój obszar i dbanie o środowisko i uświadamianie młodych ludzi właśnie poprzez takie narzędzie jak Zielona Pracownia jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj jest olbrzymie zrozumienie społeczne dla ekologii, a szczególnie trzeba uczyć młode pokolenie tak, aby oni w przyszłości mogli dbać wszyscy o ekologię, abyśmy mieli zdrowe środowisko, zdrowe powietrze, zdrową wodę. Finał konkursu odbywał się w malowniczo położonym zamku w Ogrodzieńcu, który w tym dniu odwiedziło ponad 1000 osób, zarówno przedstawicieli gmin i miast oraz zwycięskich szkół, ale przede wszystkim uczniów z całego województwa. A sama gmina już po raz kolejny została laureatem konkursu Zielone Pracownie. My już mamy 3 zielone pracownie. Teraz będziemy tu w tej miejscowości kolejną pracownię tworzyć. Cały czas dzieci od małego się uczą. Można zauważyć, że przez naukę ekologii to nawet rodzice są przez nich edukowani. Robimy Dzień Ziemi, sprzątamy wspólnie z młodzieżą. Także walczymy o to, aby ta nasza młodzież, to nowe pokolenie przede wszystkim było eko. Wśród laureatów znalazły się także gminy powiatu raciborskiego. O nowe ekologiczne sale wzbogaci się Szkoła Podstawowa w Nędzy oraz podstawówka numer 4 w Raciborzu. Pierwsza w Raciborzu zielona pracownia powstanie w Szkole Podstawowej numer 4. To będzie w ogóle pierwsza w Raciborzu. Bardzo się cieszymy. Nie ukrywam, że prywatnie dla mnie radość podwójna, dlatego że autorem wniosku, który zaprocentował tym dofinansowaniem, które Szkoła numer 4 otrzyma, jest nauczyciel biologii Anna Wacławczyk. Zielone pracownie bardzo rozwijają się w naszym województwie już od 8 lat, a w Raciborzu jeszcze takiej nie było, więc warto było napisać projekt, złożyć wniosek i akurat dzisiaj tutaj stanąć po wygraną. W raciborskiej Szkole Podstawowej numer 4 powstanie pracownia pod nazwą Kasprowe, która będzie nie tylko miejscem do nauki, ale także do relaksu. Pracownia jest ogólnie pracownią przyrodniczą, więc będą się tam odbywały zajęcia nie tylko z biologii, nie tylko z przyrody, ale również też będzie sprzęt do nauki fizyki i chemii, a także i dla klas młodszych, które będą mogły przychodzić, te klasy 1-3, też korzystać z tego sprzętu. Dlaczego Kasprowe? No jednym z takich elementów dekoracyjnych będzie fototapeta właśnie przedstawiająca góry nasze, kochane Tatry, gdzie pod tą właśnie fototapetą będzie taki kącik wyciszeń z pufami, z workami Sako i tam będzie też ten element, gdzie będzie można zaczerpnąć no, tej chwili jakby takiego relaksu, ale też chcemy, bo to nie jest tylko ekologiczna pracownia, ale również z tematyką taką prozdrowotną, więc tutaj będziemy też propagować wycieczki górskie i to zarówno latem, jak i zimą na narty. Od początku realizacji konkursu w szkołach województwa śląskiego powstało ponad 439 zielonych pracowni. Na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 16,5 miliona złotych, a miniona, ósma już edycja, wcale nie była tą ostatnią. Program Dni Raciborza obfituje w wiele różnorodnych wydarzeń. Wśród nich nie mogło zabraknąć czegoś dla fanów tańca. Oprócz dancingu dla mieszkańców, popis umiejętności dadzą także mażoretki oraz tancerze ludowi. Koloru Dniom Raciborza bez wątpienia dodadzą pokazy taneczne w ramach międzynarodowych spotkań artystycznych Śląsk Kraina Wielu Kultur. Jak zwykle na zaproszenie Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło odpowiedziały zespoły z kraju i Europy. W tym roku będziemy gościli mnóstwo zespołów mażoretek z kraju i z Czech. Będziemy też gościli zespół Patria z Katowic, zespół Dąbrowiacy, będzie orkiestra Dęta z gminy Nędza i orkiestra Dęta z Sośnicy. Będą zespoły z Litwy, z Macedonii Północnej i najważniejsze będzie wspaniały zespół ukraiński Barwinok, któremu jakimś cudem udało się zdobyć zezwolenie rządu po to, by do nas przyjechać. A to wszystko przez 3 dni. Dla nas dość szalone dni. Zaczynamy jutro o 19:30 w Parku Rot. Będzie to 4. edycja Raciborskiej Nocy Świętojańskiej, takie widowisko taneczno-teatralne pod tytułem W poszukiwaniu kwiatu paproci. Zwieńczeniem Nocy Świętojańskiej będzie puszczenie wianków na wodę, a to dopiero początek atrakcji przygotowanych przez organizatorów na zbliżający się weekend.
Jeżeli chodzi o sobotę, to dość długi program, ponieważ przyjeżdża tyle zespołów, że będziemy oceniali prawie 100 choreografii tanecznych. Komisja będzie polsko-czeska, będzie to się odbywało w ramach regulaminu polskiego, przepraszam, Związku Sportowego Majoretek. Zaczynamy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego o 10:00, kończymy o 17:00. Jeżeli chodzi o niedzielę, to w niedzielę zaczynamy korowodem, barwnym korowodem z Placu Długosza przez rynek, przez rondo na zamek. Korowód rusza o godzinie 15:00. No i później na zamku występuje 30 zespołów i krajowych, i zagranicznych. Bez wątpienia największą gwiazdą wydarzenia będzie ukraiński zespół Barwinok, który w Raciborzu będzie gościł nie pierwszy raz. Tym razem pojawi się 56 tancerzy, także będzie też w trakcie korowodu pokaz na rynku, pokaz bębniarzy. No, ci, którzy znają Barwinok, na pewno czekają z utęsknieniem. Ci, którzy zobaczą go po raz pierwszy, no myślę, że będą zachwyceni, bo takie też uczucie mnie towarzyszyło, kiedy pierwszy raz ich zobaczyłam, i nie opuszcza mnie do tej pory. Specjalną okazję do zobaczenia występu zespołu Barwinok będą miały także szkoły, dla których przygotowano występ specjalny. Tutaj informacja dla wszystkich nauczycieli, dla wychowawców w przedszkolu, że bilety w cenie zaledwie 8 zł są jeszcze do dyspozycji, do kupienia w Raciborskim Centrum Kultury, który jest współorganizatorem tej imprezy. Taki koncert odbędzie się 13 w poniedziałek o godzinie 9 rano, 9:30. Natomiast wieczorem gala koncert, wspaniały, cudowny koncert Sława Ukrainie, również w gościnnych progach Raciborskiego Centrum Kultury. I tu ważna informacja, że cały dochód z tych biletów jest przeznaczony na leczenie dzieci, które zostały bardzo okaleczone w trakcie bombardowań na Ukrainie. Bilety na wydarzenie wciąż są dostępne w kasie Raciborskiego Centrum Kultury. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.